Witaj, a czy ty masz już nasze książki w szamańskim świecie część pierwszą lub może w szamańskim świecie część drugą, a może książka z przepisami, kuchnia roślinna? Po więcej szczegółów zajrzyj do opisu filmu, znajdziesz tam też inne ciekawe rzeczy, jak na przykład różnego rodzaju szkolenia wideo. Witam Was. Dzisiaj kolejny olej, który będziemy sobie dzisiaj przerabiali. Nie wiem, może już ktoś z Was słyszał o takim oleju. To jest olej z wiesiołka. Jest to taki mały, fajny kwiatuszek, który sobie rośnie byle gdzie, można powiedzieć. No nie no, troszkę żartuję. Taki mały kwiatek ogólnie. Ma dosyć fajne, ciekawe nasionka. Zaraz Wam je tutaj pokażę. To są właśnie nasiona wiesiołka. One są naprawdę bardzo malutkie, jak je widzicie. Nie wiem, może tam się uda to jakoś uchwycić. Mam ich tutaj 250 gram. One też nie są aż za takie tanie. Dobra, będziemy sobie je teraz tutaj wsypywali. To jest olej, prasa do oleju. Olej, prasa do oleju. Tutaj Wam się wyświetli, gdzie można taką zdobyć. Także tutaj to sobie wsypuję. 250 gram. I będziemy sobie z tego teraz olej tłoczyć i zobaczymy, ile nam tutaj tego wyjdzie i jak sobie ta maszyna przy okazji poradzi z tym, wszystkim. Dobra, tutaj teraz trzeba sobie wybrać program i tutaj wybiorę chyba len, bo to jest takie małe. Dobra, damy na len i włączamy, odpalamy. Ona tutaj musi tylko to wyjście jeszcze ogrzać, bo tutaj jest to troszeczkę chłodne i zaraz pewnie odpali. A więc tak, olej z wiesiołka zawiera tutaj omega 6 i omega 9. Zawiera również witaminę A, magnez, selen, cynk i wapń. Olej ten jest dość pomocny dla kobiet, ale nie tylko. Oddziałuje na gospodarkę hormonalną kobiet. Zmniejsza napięcia przedmiesiączkowe, łagodzi objawy menopauzy, pomocny przy bólu piersi, pomocny również do zwiększania płodności u kobiet. Jeżeli chce kobieta zajść w ciążę i są jakieś problemy, można tutaj próbować sobie troszeczkę z tym olejem dopomóc. Jest moczopędny, hamuje nam wypadanie włosów, wtedy wmasowujemy go sobie troszeczkę w głowę. Działa nam na bóle mięśni, polecany jest wtedy jako olej do masażu. Poprawia nam kondycję skóry i włosów, pomocny jest również w cukrzycy, również jest pomocny w zapaleniu jelit i kolkach, tutaj również z jelitami mamy bardzo często problemy. Nawilża nam skórę i dodaje jej jędrności i ją odmładza jeszcze dodatkowo i jeszcze przyspiesza gojenie ran, jakby tego wszystkiego było mało. Czyli taki kompleks, można powiedzieć, co do skóry. Bardzo ciekawy. Wzmacnia nam również gęstość kości, czyli działa przeciw osteoporozie. To jest też ważne, szczególnie dla osób starszych, które bardzo dużo mleka piły lub dalej piją. Działa nam przeciwzapalnie, działa na choroby skóry, łagodzi świąt, zaczerwienienie i obrzęk skóry. Bardzo dobrze działa przy łuszczycy i łuszczycowym zapaleniu skóry, w egzemach, w łojotokowym zapaleniu skóry oraz przy trądziku. Także to też jest bardzo fajna taka opcja, którą można tutaj się ratować. Pomocny przy zespole Raynauda. To jest taki nagły skurcz żył, który zmniejsza nam przepływ krwi, co może być przyczyną stresu i zimna. Znaczy chodzi o to, że mamy stres lub zimno właśnie w ręce, to wtedy może wyjść. To bardzo często właśnie na rękach wychodzi. Ręce wtedy przyjmują różne kolory i czasem jest dosyć uporczywy ból do tego. I tutaj właśnie ten olej nam troszeczkę pomaga, żeby to się tak nie działo. No ale przede wszystkim przy tym jest ważne, żeby ciągle utrzymywać stałe ciepło rąk. No i niestety ograniczyć stres, bo jeżeli nie zimno jest przyczyną tego, to warto z tym stresem właśnie się zająć. Pomocny również w zespole suchego oka. Pomocny jest w ADHD, również w astmie. Znajduje zastosowanie w paradontozie. Również często jest używany przy nowotworach prostaty. To warto to czasami przewrócić. Wychodzą znowu fajne, suche.
Pomaga nam również zrzucić nadwagę, pomocny przy wyczerpaniu nerwowym, wzmacnia nam koncentrację, wzmacnia system nerwowy i przy zażywaniu sterydów olej ten prawie nie działa, dlatego i nie poleca się go również w karmieniu i w ciąży, ponieważ on do końca nie jest jeszcze na tych terenach przebadany, więc lepiej nie ryzykować. Także tak to wygląda. No także jak macie sterydy jakieś przepisane, no to nie ma sensu tego oleju za bardzo brać, ponieważ on tutaj się wyklucza. No to jest w sumie ważne, ponieważ ten olej też nie należy do najtańszych. No i nie ma sensu go wtedy brać. Albo jedno, albo drugie. Także trzeba wybrać niekiedy, albo po prostu zrezygnować z oleju. Tutaj nam kapie. Fajnie olej leci. Dobra. No to widzimy się za chwileczkę, jak to się przetłoczy wszystko. Naprawdę, takie malutkie nasionka, rzeczywiście olej z tego potrafi wytłoczyć. Jestem po prostu w szoku, tego się nie spodziewałem. Ja tak przypuszczałem, że tu pewnie nie będzie to tak, jak ma być. Ale widzę, że tutaj jakieś 2, 3, 4 nasionka przeleciały jednak do tego oleju. Ale to nie szkodzi, to się nikomu nigdzie nie oprze, choć tutaj producent daje takie specjalne sito, które można założyć, żeby mieć czysty, klarowny olej, ale ja z tego nigdy nie skorzystałem, bo to jest bez sensu. Tam lepiej, żeby to tam się przedostało, to też jest ważne dla nas, te rzeczy, które tam przelatują. Dobra, także widzimy się za chwileczkę. Dobra, mamy gotowe, skończyło. O, jaki fajny, jaki super, taki długi. Dobra, mamy to wytłoczone. To jest naprawdę suche, wyciśnięte co do ostatniej kropelki. Nic tu w tym nie ma. Tutaj mamy nasz olej, który tutaj nam się zrobił. Zobaczmy, ile tego oleju jest. Mamy 50 ml oleju. Czyli znowu mamy z 250 gram 50 ml oleju. Bardzo podobny wynik jak w ogóreczniku, tam też bodajże tak było, też 50 ml. No stąd też taka cena pewnie tego oleju, dlatego on też jest taki drogi. Dobra, no to pozostało nam jeszcze tylko sprawdzenie smaku tego oleju. Kolor już widzę, że jest znowu inny, ponieważ ja olej z wysiłka też kupowałem i wiem, widzę już po kolorze, że jest totalnie inny, bo ma taki złoty kolor, dość ciemny kolor, jest bardzo ciemny nawet. A ten, który ja kupowałem, był bardzo jasny. Zobaczymy w smaku. W smaku też totalnie znowu inny, całkiem inny smak ma ten olej niż który kupowałem. No także niestety znowu chyba dałem się nabrać na olej, który kupowałem. No niestety tak to wychodzi, jeżeli zaczynamy się bawić olejami, zaczynamy je sami tłoczyć, to w pewnym momencie nagle zauważamy, że wiele tych olejów, które kiedyś kupowaliśmy, nie smakuje już tak, jak takie wytłoczone. To smakuje całkowicie inaczej, nie ma absolutnie tutaj żadnego porównania do tego. Także no, ja nie wiem, no, przypuszczam, że pewnie dużo różnych firm nas pewnie robi w bambuko, że tak powiem, i sprzedają coś innego pod tą samą nazwą, no nie wiem, to są moje takie przypuszczenia. Bo to nie smakuje tak jak tamto, co ja kupowałem. Absolutnie nie. To jest 100% różnica między jednym a drugim smakiem. Dobra, także tyle będzie w tym temacie. Jak widzieliście, można sobie olej też samemu zrobić. Taką prasę jest bardzo fajna. Tłoczy olej ze wszystkiego po kolei. Jeszcze nie znalazłem rzeczy, z której by nie wytłoczyła oleju. Jak na razie, a już próbuję no, dość długo różne rzeczy. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam.